Szalom. Właśnie tak chciałbym się przywitać. Nie po to, żeby się stylizować na Żyda, ale żeby nawiązać do naszego tematu. Jesteśmy w drodze do krainy odpocznienia. A słowo szalom właśnie oznacza pokój. Boży pokój. To jest jeden z tych darów, jeden z tych synonimów właśnie odpoczynku, który polega na tym, że Bóg daje nam bardzo, bardzo głęboki pokój. To jest w ogóle niesamowite, jak ten pokój, o którym mówi Słowo Boże, znacznie przewyższa to wszystko, co my nazywamy wyciszeniem czy jakimś takim uspokojeniem. Dobrze jest mieć taką gotowość i taki apetyt, żeby codziennie przyjąć ten dar Bożego pokoju. Otwórzmy drugie drzwi do naszej krainy odpocznienia. Pójdźmy za intuicją, którą daje nam Biblia. I to jest niesamowite, ale gdy czytamy ten tekst z Księgi Rodzaju, że Bóg odpoczywał, widząc, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre, to samo słowo oznacza było bardzo piękne. Dobro i piękno, podobnie jest w języku greckim, one stanowią treść tego samego słowa. Kiedy przyjeżdżam w jakieś nowe miejsce, gdzie trochę poprzebywam, głosząc rekolekcje, zaczynam od tego, żeby to miejsce uczynić ładniejszym. Zazwyczaj to są ładne miejsca, ale nieraz w takim starym typie domów rekolekcyjnych bywa, że nie czuję się w swojej estetyce. Więc staram się uczynić piękniejszym to miejsce. Po co? Właśnie po to, żeby mnie nie męczyła brzydota ani kicz. Muszę powiedzieć, że nie zawsze tak było. Znaczy, nie zawsze męczyła mnie brzydota. Na szczęście spotkałem wystarczająco wielu ludzi, którzy zwracali uwagę na to, że właśnie brzydota, kicz męczy. Natomiast piękno daje wytchnienie. Piękno daje odpoczynek. Bóg widział, że to wszystko, co uczynił, jest bardzo piękne. To jest niesamowicie ważne, żeby w sposób świadomy wybierać ładne miejsca, aby spędzić w nich odpoczynek. Żona mojego przyjaciela, pierwszej nocy, którą spędzali razem w takim agroturystycznym miejscu, dostała nieprawdopodobnego bólu głowy, migreny, ponieważ to miejsce, które w internecie wyglądało bardzo ładnie, okazało się dosyć dziadowskim miejscem. W niektórych miejscach po prostu było brzydkie i kiczowate, a zwłaszcza tej brzydoty w jej odczuciu nadawał fakt, że tam latało mnóstwo jakichś robali, bo to był las, wieś, no ale nie było jakichś zabezpieczeń, siatek, niczego. I teraz, gdy ona sobie wyobraziła, że w tym brzydkim dla niej miejscu ma spędzić 2 tygodnie, to dostała potwornego bólu głowy. Na samą myśl, że będzie musiała przebywać w tym miejscu, które dla niej nie jest piękne. Dla kogoś innego może być cudowne, ale dla niej nie. To jest też bardzo ważne, że szukając pięknych miejsc, nie trzeba wcale się kierować modą, tak? Tylko znać takie miejsce, które przemawia do twojej estetyki. Oczywiście bądź otwarty na jej poszerzanie, ale poszukaj takiego miejsca, które dla ciebie będzie piękne. Na szczęście ten mąż okazał się człowiekiem wyrozumiałym i szybko wyjechali stamtąd właśnie w inne przestrzenie, które zaczęły przemawiać pięknem do nich obojga. I to dało im odpoczynek. Oglądać piękno, to znaczy zanurzyć się w to wszystko, co Bóg stworzył. To po pierwsze, w cały ten absolutnie genialny, stworzony świat. Ja ogromnie jestem wdzięczny Bogu za to, że jako rekolekcjonista mogę bywać w różnych miejscach na świecie. Nadal mam taką nadzieję, że jeszcze wiele przede mną. I mogę dotykać tych bożych cudów natury, które sprawiają, że
staje się innym człowiekiem, że to piękno kształtuje moje wnętrze. Piękno pozwala odpocząć. Ale również to piękno, które przechodzi przez naszą wrażliwość, to znaczy cały świat kultury, cały świat sztuki, przecież to jest sposób opowieści o zobaczonym przez człowieka pięknie. To jest sposób opowieści poprzez literaturę, poprzez obrazy, poprzez jakiekolwiek inne formy ekspresji, w którym dzielę się odkrytym przeze mnie pięknem, chcę opowiedzieć innym ludziom o nim. Pewien krytyk literacki właśnie powiedział, że kiedy jest mu smutno, to pocieszenie znajduje w opowiadaniu o pięknie tym ludziom, którzy chcą tego słuchać. Chwile, w których jestem bardzo wzruszony, w których naprawdę bardzo wypoczywam, to są takie chwile, kiedy wybieram się z kimś bliskim do galerii, kiedy oglądamy razem obrazy i kiedy możemy dzielić się właśnie odkrywanym tam pięknem. To jest coś niesłychanie dla mnie przejmującego. Ja oczywiście lubię być też sam i chłonąć piękno w pojedynkę, ale dodatkowy jakiś taki wymiar w głębi właśnie przychodzi poprzez dzielenie się tym odkrywanym pięknem. Ten świat jest nie tylko dobry, jak mówiliśmy w pierwszym odcinku, ale ten świat jest światem pięknym. Czasami jest tak, że coś w nas się zepsuje, w naszej percepcji. Jak to powiedział jeden z moich współbraci, mam parszywe oko, to znaczy wyłapuję głównie to, co jest szpetne w czyjejś wypowiedzi albo w tym, jak jest urządzone czyjeś mieszkanie, wszędzie, gdziekolwiek. Otóż jeśli odkrywam, że mam takie parszywe oko, które skupia się przede wszystkim na tym, co jest brzydkie, to potrzebuję bardzo prosić Boga o uzdrowienie tego oka. W wielu miejscach w Ewangelii widzimy, jak Jezus właśnie uzdrawia niewidomych. Najgorszy rodzaj ślepoty to jest właśnie taka percepcja, która głównie chłonie brzydotę. Bo wtedy stajemy się ludźmi potwornie wymęczonymi, dlatego że brzydota nas męczy, brzydota pozbawia nas poczucia sensu. Brzydota gdzieś wewnętrznie wypełnia nas swoją ciemnością. Natomiast piękno daje ukojenie. On dziś otwiera przed nami właśnie te drzwi, które mówią: zobacz cud mojego świata. Zobacz cud istnienia, twojego istnienia, tego jak ty jesteś piękna. Spróbuj znaleźć się w raju i poczuć się jego dziełem. Kiedyś pewien ksiądz mówił do dzieci kazanie o stworzeniu świata i opowiadał o różnych właśnie wcześniejszych jego dziełach, aż dochodzi do momentu stworzenia człowieka i stawia takie pytanie: dzieci, a powiedzcie, kto jest najpiękniejszym dziełem Pana Boga? Chwila ciszy, dziewczynka się wyrywa jedna i mówi: chyba ja. Tak, ona odnalazła odpowiedź. Właśnie to ty jesteś najpiękniejszym dziełem Boga, dlatego że najwięcej z jego piękna jest właśnie w człowieku. Tak zechciał odkryć to piękno w sobie i na zewnątrz siebie, oznacza odnaleźć tę cudowną krainę odpocznienia.